GP24 Basket. Jeszcze praktycznie nie zakończyło się spotkanie Energii Czarnych z Rostomradą o brąz. Czarni mają brązowy medal, 74-70. Za nami uroczystość i ceremonia. Jesteśmy zadowoleni. No bardzo, bo bardzo był to słaby mecz w wykonaniu Czarnych, ale naprawdę determinacją w końcówce to wygrali. Wygraliśmy bardziej obroną niż atakiem, na pewno. Nareszcie zaczęliśmy dopiero w końcówce grać zamiast chaosu poukładaną koszykówkę i to zdecydowało. Krzysztof, hałas na gryfie jest taki jak w trakcie meczu. Przerywamy na początek magazynu, poglądajmy za chwileczkę. I cieszmy się. Cieszmy się tym, co się dzieje. Za nami trzeci brązowy medal Energii Czarnej. No i właśnie widzieliście, jak się rozpoczynała ceremonia wręczania medali koszykarzom Energii Czarnych. Trzecie brązowe medale po 2006 roku, 2011 i 2000 już teraz 15. Trzeci brązowy medal Energii Czarnych Słup wywalczony po strasznym meczu, można powiedzieć, i dla kibiców, znaczy strasznym w takim dobrym tego słowa znaczeniu, ale niezwykle wyczerpującym dla zawodników, także dla kibiców, bardzo emocjonującym, bardzo dużo adrenaliny, to się chciało oglądać. I po strasznym i wyczerpującym sezonie, i to było widać nie tylko w tym meczu, wydaje mi się, ale w tej serii. Widać, że jednak dużo zdrowia kosztował nas ten sezon. Zdobycie tego medalu, naprawdę szacunek dla drużyny, nie było łatwe. Wiele nowych klubów z dobrymi budżetami. Rosa była bardzo trudnym przeciwnikiem, naprawdę. Jeszcze więcej zdrowia Rosy kosztowało, no ale my włożyliśmy w to bardzo dużo swoich. To już właściwie wszystko się rzuciło na jedną szalę w tym spotkaniu, to było widać. I decydowały właśnie takie niuanse, komu w tych bateriach jeszcze zostanie na tych ogniwach trochę więcej. Że właśnie w tej czwartej kwarcie ja już zacząłem tracić nadzieję, miałem duże wątpliwości, bo o ile Czarnych szło w defensywie, to zastanawiałem się, jak długo możemy łamać Rosę w defensywie, a cały czas nie trafiać albo mieć bardzo dużo kłopotów z wejściem pod kosz. Rosa zagrała tak, jak Czarni zagrali w Radomiu, tak? Ona się nie poddała, przyjechała wygrać z silnym postanowieniem, dobrze przygotowana taktycznie, z pomysłem na grę, dokładnie tak samo jak Czarni w Radomiu, tak? Oni tutaj opatrywali sens swojej gry w tym, że skoro udało im się też wygrać w Słupsku, to też ich podbudowywało, wytłumaczyli sobie to, że jest to możliwe i byli blisko, naprawdę blisko. Posłuchajmy w takim razie, co mówił tuż po zdobyciu medalu Michał Nowakowski. On skończył mecz z zerem, no ale tak jak każdy zawodnik, włożył swoje do tego brązowego i trzeciego miejsca. Pamiętasz to, co obiecałeś w pierwszym rozmowie przed rozpoczęciem sezonu tutaj w sali? Obiecałem, pamiętam co obiecałem. Obiecałem to w pierwszym roku się nie udało, w drugim też się nie udało, ale w trzecim udało się i dotrzymałem słowa, ale nie tylko ja, bo i cała drużyna. Nie szło wam dzisiaj w ataku strasznie w tym spotkaniu, tylko dzięki obronie wyciągnęliście ten brąz. Zgadza się, na przykład ja dzisiaj nic nie trafiłem, ale nie ma to już znaczenia, wygrała drużyna, szukaliśmy się, wygrała obrona, która dała to, że zrobiliśmy kilka przechwytów, udało się dojść Radom i wyjść na to upragnione prowadzenie. Ten Radom prowadził w czwartej kwarcie tak wysoko, ty wierzyłeś jeszcze, że jesteście w stanie wyciągnąć ten wynik? Tak, bo już nieraz pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie to wyciągnąć, bo na przykład mecz ze Śląskiem Wrocław, więc ja wierzyłem w to, chłopaki też i się cieszymy. Tyle Michał Nowakowski. Właściwie to jak mówisz, ciężko będzie wracać i opisywać ten mecz, bo to trzeba bardziej mówić chyba o całym sezonie, bo ten mecz tylko zwieńczył, był tą wisienką na torcie. I ten mecz, jak i cała seria z Rosą, to była taka trochę w pigułce cały sezon, taka kwintesencja. Te wzloty, upadki, momenty dobrej gry, zwłaszcza w obronie, z której Czarni słynęli i tutaj parę meczów w tej lidze wygrali. Dzięki tej defensywie ona zafunkcjonowała wreszcie w końcówce, bo z tym atakiem to my zawsze mieliśmy pewien problem, tak? I to się teraz gdzieś tam objawiło. Karol Gruszecki, który nie funkcjonował w tej serii playoffowej, nagle się budzi, zdobywa 26 punktów, czyli wraca nam Karol Gruszecki, ten, który w sezonie zasadniczym błyszczał po prostu, był objawieniem tej ligi. Także mówię, to takie małe zwierciadełko było to spotkanie.
i dobrze się stało, że wygraliśmy ten mecz, bo naprawdę chyba byłby duży niedosyt, bo bardzo wartościowy, podkreślam, to drugi jest brązowy medal w kontekście zespołów AZS Koszalin z wielkimi ambicjami, nowych zespołów, które szturmowały, starych, które odchodzą, Tref, Sopot, Anvil odchodzą, odeszły w tym sezonie, tak, miały swoje jakieś problemy. Naprawdę ten medal ma sporą wartość. Dużo smaku. Posłuchajcie Mantasa Cesnowskisa także po wręczeniu medalu. Jak przyszedłeś do Słupska, ponownie obiecałeś, że będzie ten medal. Jesteś cudotwórcą? Nie jestem cudotwórcą, ale bardzo się cieszę, bo ten medal naprawdę dla mnie jest ważny, bo miałem ciężki sezon, przyszedłem dużo rzeczy w tym sezonie, ale najważniejsze, że wygraliśmy i to jest bardzo ważne. Ten mecz długo wam się nie układał. Wyglądało już nawet na to, że Rosa jednak wyjedzie ze Słupska z brązem. Może będę nudny i to samo powiem, ale ta drużyna, jak widać, ma charakter, jest serce i po prostu, kiedy nie idzie, walczymy serce i to dzisiaj udało się nam. Obrona to chyba klucz do dzisiejszego zwycięstwa. Tak, kiedy nie idzie ataku, to tylko obroną musimy wygrywać te mecze, a właśnie dzisiaj pokazaliśmy, że tylko obroną wygraliśmy. Dobrze zaczęliście spotkanie. Później Rosa jakby znalazła na was sposób i dopiero w samej końcówce wyrwaliście Rosję, która już bardzo zmęczona była. Tak, bo dobrze napieraliśmy obronie i oczywiście trochę szczęścia mieliśmy, publiczność wspaniała pomogła, ona stojąca nas dopingowała i to dla nas jest coś wspaniałego. Cały czas podkreślamy, że ten brązowy medal to nie jest efekt jakby pracy przy tym jednym spotkaniu, chociaż mam też taką cały czas refleksję w kontekście tych ostatnich meczów Czarnych, że Czarni nauczyli się bardzo dobrze na parkiecie reagować na to, jak robią inni i najczęściej ta reakcja im dawała zwycięstwo, chociaż natury z Gorzelec było mało. Ale też mogli reagować Czarni, bo w przekroju całego sezonu po prostu ten zespół się zmienił jak kameleon troszeczkę, tak? Z zespołu, który wszedł na początek z Dejanem Mijatowiczem. Właściwie czy on dostanie premię za zdobycie brązowego medalu? Jakaś mała by się chyba przydała. Zespół okazuje się nie był tak źle przygotowany do sezonu kondycyjnie, co pokazały play-offy, zwłaszcza w serii ze Śląskiem Wrocław. Tutaj obiektownie trzeba przyznać, że trener Kajrys raczej nie miał możliwości tak naładować baterii po swoim przyjściu. Nie było żeby czasu już, oczywiście, to on już bardziej taktycznie układał zespół jakimś tam treningiem. Ale ten zespół był nawet nieźle zbudowany na początku sezonu, z małymi tam powiedzmy wyjątkami jak Bojan Trojkowski, tak? Natomiast był taki trochę bezpłciowy jednak, tak? Niby gracze ok, niby trener, który ma tam jakieś papiery, ale to jakoś wszystko się nie zazębiało, nie trybiło. Te zmiany, które dokonały, no nadały rozpędu tej maszynie, ewidentnie. I posłuchajmy w takim razie prezesa Andrzeja Twardowskiego, który także mówi o tych zmianach, które przyczyniły się do zdobycia medalu. To był dla nas taki trudny sezon, mnóstwo zawirowań, meandry, natomiast te rzeczy, które się nie udało zrobić na początku, świetnie skorygowaliśmy i dzisiaj możemy świętować sukces. Mówię, jestem przeszczęśliwy. Prezes musi wierzyć w swoich ludzi, albo musi mówić, że wierzy, ale w tym meczu już były takie momenty, że trudno było wierzyć, że Czarnym uda się jednak ten medal zdobyć. A czy jeszcze jak przegrywaliśmy różnicą 8 punktów, to jeszcze dosyć dużo czasu było. To była maksymalna różnica na naszą niekorzyść. Jak życie dowodzi, to wszystko można w koszykówce. Koszykówka jest taką bardzo dynamiczną, bardzo dramatyczną dyscypliną i w parę sekund może się wiele wydarzyć, co dzisiaj ten mecz dowiódł. Czarni grają pod litewskim trenerem bardzo dobrze w defensywie. Dzięki temu zdobyli ten brązowy medal. Gdyby prezes mógł się pokusić o porównanie tych trzech zespołów, które zdobywały te brązy, który byłby najlepszy? Znaczy, w pierwszym sezonie był to medal najtańszy, najmniej zainwestowaliśmy. Wtedy, kiedy wraz z trenerem Griszczukiem w 2006 roku ten medal zdobywaliśmy. Kolejny medal w 2011 roku. Udało nam się bardzo dobrze zbudować zespół. Mieliśmy młodego, dobrze zapowiadającego się trenera Daniusa Domaitisa, z którym notabene wczoraj dosyć długo rozmawiałem. Życzył zdobycia brązowego medalu. On jest w bardzo podobnej sytuacji. Też gra na Litwie w małym finale z zespołem Neptuna z Kłajpeda. Także to też był taki bardzo, bardzo fajny medal. Ja
mówię, nie da się porównać. Wszystkie to są dla nas wspaniałe medale, wspaniałe sukcesy. Jesteśmy zespołem budżetowo no dosyć przeciętnym w lidze, w Słupsku, który nie ma potencjału, ciężko się zdobywa czy wprowadza środki na klub, a jednak jesteśmy cały czas w czołówce, wszyscy muszą się z nami liczyć, mamy określoną renomę w kraju i to jest dla nas naprawdę i te medale, i ta renoma, i tak świetnie zbudowana marka, jaką jest Energa Czarni, wszystko to dla nas jest uwieńczeniem naszej ciężkiej pracy w klubie. Andrzej Twardowski zadowolony, bo trudno nie być zadowolonym. Zostawiamy jeszcze sobie rozmowę z Mirosławem Lisztwanem, dla którego to jest trzeci medal, kolejne święto po awansie, także z tym zespołem w Ekstraklasy cały czas będziemy oddawać cesarzowi co cesarskie. Za chwileczkę rozmowa z Mirosławem Lisztwanem. Wracam jeszcze do tego sezonu. Mówiliśmy o tym, że Dejan Mijatowicz, że Bojan Trajkowski, bezpłciowy zespół, no Gerald Blessingame dał dużo. Chociaż nie w tym ostatnim spotkaniu. No tak, miał tam jeszcze słabe spotkanie w Gdyni, tak. No ale też rzucał wolne. Znaczy, też rzeczywiście może troszkę już też czuł w kościach ten sezon. Też nie przygotowywał się od początku z drużyną, tak. Natomiast, ja powiem tak, bez Gerarda Blessingame'a tego medalu by nie było. No ale jakbyśmy spojrzeli, bez kogo miałoby nie być tego medalu, to wszyscy się przyczynili, tak? Pewnie tak, oczywiście. Ja bym bardziej nawet poszedł dalej, skoro Karol Gruszewski jest w tak dobrej formie teraz, to jeżeli by grał z Turowem z Gorzelec, to czy wyrwalibyśmy jeszcze jedno spotkanie? Chyba jednak nie. Tam jednak zderzenie z szeroką ławką zawodników, którzy są świetnie wyszkoleni, a jednocześnie mocno fizyczni, bo ta koszykówka się taka fizyczna teraz zrobiła. No to są jednak gracze i niedługość tej ławki i klasa tych graczy powoduje, że jednak to nie jest jeszcze ten poziom, do którego Czarni są w stanie sięgać, tak? Wyrwać zwycięstwo, bardzo cenne, na pewno będzie pamiętane drużynie. W ogóle trzeba powiedzieć, że klub Czarni i Słup wygląda na ten trzeci brązowy medal, pokazuje, że jednak drużyna od tych 10 lat utrzymuje się naprawdę w ścisłej czołówce dyscypliny w Polsce. Trzeba to docenić. I nie, już mówiłem o tym, Trefl, Anvil. Znane marki trochę odpadają, pojawiają się nowe ze sporymi całkiem pieniędzmi, a Czarni ciągle jednak w tym topie naprawdę to taki trochę mały mistrz Polski, zważywszy na konstrukcję budżetów i wcale nie trywializowałbym tego porównania, że jednak te na oko licząc co najmniej dwukrotnie wyższe budżety mają naprawdę znaczenie. Posłuchajcie Mirosława Lisztwana, asystent Donalda Sakairesa, jego nie mogę zabraknąć w tym magazynie podsumowującym sezon. Dużo nerwów, siły także, chyba i energii kosztowało wywalczenie tego brązowego medalu, ale chciałem pana przewrotnie zapytać, skąd ten brązowy medal się wziął w przekroju całego sezonu? Kto jakby najbardziej zapracował, z czego on się tak wziął na tle całej ligi? Ja myślę, że nie możemy aż tak głęboko sięgać. Myślę, że cieszmy się tą chwilą, a na analizy i na takie szersze spektrum przyjdzie czas. Dzisiaj się cieszymy z tego medalu, naprawdę. Ja powiedziałem po meczu, że to normalny nasz mecz, bo ten sezon tak wyglądał, że w każdym meczu w końcówkach, w zasadzie już przegrane mecze wygrywaliśmy, nie tylko sami, dzięki tym ludziom, których już tutaj... Dodatkowy impuls po prostu szedł. To jest jedność, wszyscy nam w Polsce zazdroszczą, bo to... Wszyscy się utożsamiają, tym wszyscy żyją, cały Słupski i my też tym żyjemy i myślę, że to też ma olbrzymi wpływ na zawodników, że dzisiaj znowu wyciągnęliśmy z gardła mecz, którego nie powinniśmy wygrać, bo w przekroju meczu jednak Rosa była lepsza, ale końcówka, ostatnie sekundy, emocje, pękli, złamaliśmy ich i to jest wielka sztuka być nie do końca w grze. Nie do końca w grze, ale wygrać, tak jak widać, po zawodnikach wszyscy się cieszą i każdy oddaje serce i życie za ten klub i to jest, myślę, że to jest nasz wielki, olbrzymi plus. To ja jeszcze wrócę do pierwszego pytania na koniec, a drugie pytanie. Chyba dzisiaj Czarni pokazali najbardziej złotą zasadę koszykówki. Atakiem wygrywa się mecze w lidze, ale medale zdobywa się obroną. Tak, i myślę, że taki był cały sezon, że jednak
obroną zdobywaliśmy te zwycięstwa. Trochę zaskoczyliśmy przeciwników rotacjami, takimi niuansami, ale to jest koszykówka i te niuanse są, myślę, że najistotniejsze, żeby później być zwycięzcą. Czy Rosa w dzisiejszym spotkaniu numer 3 nie straciła w pierwszej połowie zbyt dużo sił, żeby narzucić jakby swoje warunki, których potem im zabrakło w tej końcówce na przełamanie? Myślę, że tak, że właśnie dlatego tą czwartą kwartę dusiliśmy znowu, jak w Radomiu mało punktów zdobyła Rosa, a my byliśmy, publiczność nas niosła i jednak zabraliśmy im te atuty, które wcześniej znowu mieli, bo rzut za 53% chyba do przerwy było, także grali na niewiarygodnej skuteczności, ale złamaliśmy ich i pokazaliśmy kolejny raz charakter. I myślę, że to jest największy atut tego zespołu. Charakter, zespół, sztab trenerski. Myślę, że wszystko się ładnie powiązało i to był klucz do sukcesu, a myślę, że mówię, w Słupsku nie wypada przegrywać. A ja tak zapytałem, skąd ten brązowy medal tak w przekroju całego sezonu, bo to był jakby ukłon w pańską stronę, pan taki skromny jest, a przecież ta seria 5-0 to tak naprawdę zaczęła ten marsz Czarnych do lepszej formy, którą później po przyjściu Blesa, Donaldasa, Kairysa można było kontynuować. No to już historia, myślę, że patrzmy już do przodu i cieszmy się tą chwilą. Każdy z zawodników, tak jak mówię, ze sztabu trenerskiego ma swoją cegiełkę i mówię, wspaniała publiczność i to jest, mówię, największa nasza wartość. Nie byłoby też tego medalu, to gdyby nie to, co podkreśla Mirosław Lisztwan. Doping, kibice w hali Gryfia, to jest rzeczywiście, to jak mówi Mirosław Lisztwan, wszyscy nam tego zazdroszczą, bo można zazdrościć. I może szybciutko zobaczcie, co Donaldas Kairys powiedział na konferencji prasowej. On powiedział krótko o meczu, a dziękował szczególnie kibicom. To nawet był taki apel z podziękowaniami. Posłuchajcie szkoleniowca słupskiego zespołu. Well, I feel really blessed to be a part of this team. For this I have to thank the club for trusting me with this job. This is an amazing feeling to be able to win this with these players who are true warriors. Yeah. In so many games they proved that they never quit, never give up, find a way to win. I'm happy to be their coach. Also, go ahead. Na początku co powiedzieć? Chciałbym, jestem dumny. Dziękuję bardzo klubowi za zaufanie, za to, że mnie obdarzyli zaufaniem. Dziękuję bardzo zawodnikom. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogłem prowadzić tych chłopaków, bo za każdym razem pokazywali, że są prawdziwymi wojownikami. Za każdym razem potrafili znaleźć drogę do zwycięstwa. Nawet jeżeli nie szło, nie poddawali się, nigdy się nie poddawali. Szukali i zawsze znajdowali tą najlepszą drogę, żeby odnieść sukces. Also, want to take a moment to show my appreciation for coach Kaminski, the way he coached his team. Rosa was really a worthy opponent and I have the biggest respect to them. Również korzystając z okazji chciałbym pogratulować trenerowi Kamińskiemu i Rosie Radom. Naprawdę pokazali niezwykły charakter i niezwykłą wolę walki i byli niesamowitym rywalem w tej serii. Jeszcze raz im gratuluję. And last but not least, biggest thanks goes to our fans. I have been in many gyms, but I have never seen a crowd as electrifying as these guys are. So this one's for you. I na koniec może ostatnie, ale chyba najważniejsze, chciałbym podziękować wszystkim kibicom. Pierwszy raz byłem na takiej hali, która by w taki sposób elektryzowała zawodników, w taki sposób na nich oddziaływała i to jest dla was. You really make our work much more exciting and interesting and worthy. Na pewno robicie to w taki sposób, że nasza praca jest dużo bardziej ekscytująca i ciekawsza. No, słyszy się tu i ówdzie narzekania, że to już nie to samo kibicowanie. Ja naprawdę osobiście uważam, że nie ma żadnych powodów do narzekań. Niuanse, które sobie tam wewnętrznie pewnie kluby kibica powyjaśniają.
frekwencja, delikatnie mówiąc, bardzo przyzwoita, jak na standardy rozgrywek halowych w Polsce. No, gdyby nie ta nieszczęsna hala, w której tu jesteśmy. Która jest mimo wszystko atutem. Gdyby to wsparcie miasta, które jest takie sobie, bym powiedział, różne. Pierwszy raz prezydent Biedroń miał więcej gwizdów niż braw na przejście w tym meczu z Rosją. Mówił o tym prezes Twardowski, tak, bo to ta współpraca zarówno z poprzednimi władzami, jak i obecnymi układa się delikatnie mówiąc różnie. Tam jest nie tylko kwestia finansowa, myślę, że tam jest wiele przestrzeni do nawiązania i wspólnego działania i tutaj więcej powinno być moim zdaniem rozmów, nie tylko regulować to czekiem i formą przelewów. Generalnie naprawdę mamy wiele powodów do zadowolenia, ale też no, sporo do poprawy. Wiesz co, tak się zastanawiałem nad tymi medalami Energii Czarnej. O ile pierwszy to był taki wyrwany jakby trochę z partyzanta. Sensacyjny. Drugi to był już efekt pracy. Mam wrażenie, że ten trzeci to już jest naprawdę pokazanie takiej konsekwentnej pracy jest pierwszym jakby, mam nadzieję, tak mi się w głowie rodzi, takim medalem po drodze do czegoś jeszcze. Że nie tylko ten medal jest zakończeniem jakby jakiegoś etapu. No to była twoja opinia, zresztą ja się z nią częściowo nie zgadzałem, potem właściwie mnie przekonałeś, żebyśmy sobie wyżej stawiali te poprzeczki i cele, że ta szóstka mityczna, którą ja uważałem, że to jest zawsze sukces w sezonie, tak? Że to może już pomału przestaje wystarczać. No coś w tym jest. Teraz wydaje się, że można mówić o tym, że i brązowe medale przestają wystarczać. Mówiliśmy o tym, że budżet trochę wzrośnie, ale moim zdaniem będzie to budżet goniący ligę bardziej, to co się w niej dzieje i bardzo dobrze. Jakby tak wyprzedzający, będący krok. Że powstają drużyny o wyższych budżetach, bo to bardzo jest dobre dla dyscypliny. Trzeba będzie się w tym odnaleźć. Jak się odnajdą czarni, to właściwie już jest jakby temat na zupełnie inny magazyn, ale... Krótko możemy powiedzieć o przyszłym sezonie. Mamy całkiem przyzwoity trzon. Mamy Polaków, którzy mają kontrakty, a to jest Polaków, znaczy graczy polskich, bo przepisy dwóch Polaków na parkiecie się nie zmienią. Przerwij mi na chwilę, bo mamy tutaj nowego mieszkańca Słupska, nie Marcina, tylko ten puchar. Powiedzmy sobie, tak, 100-tysięczny pierwszy obywatel brązowy. Proszę. Trzymamy go w naszym magazynie. Dziękujemy, Marcin. Dostaliśmy w prezencie oczywiście tak na chwileczkę wypożyczony. Właśnie mówiliśmy o tym, że niekoniecznie to jest ten szczyt marzeń. Dokładnie, to może nawet tak... To tak symbolicznie też, żeby nie było. Może tak, jakoś trzymał go, bo tak... Dziękujemy w takim razie. Oczywiście oddamy to tak tylko na potrzeby magazynu. Potrzymam do końca już magazynu, prawie do końca, niech nam towarzyszy. Także, no mówię, no mam jakiś trzon, całkiem przyzwoity. Pewnie usiądziemy do jakichś rozmów z graczami zagranicznymi, którzy byli w tym sezonie. Na pewno będzie o czym rozmawiać. Jest trochę problemu z Karolem Gruszeckim. Ta sytuacja, nie ukrywajmy, jest sympatyczna. Chyba do niej wrócimy, bo należą się nam wszystkim wyjaśnienia, jak to w tej sprawie było. Ale to chyba po tym, jak się wszyscy pocieszą. Dokładnie, my włożyliśmy ten kij w mrowisko. Skończyło się jak skończyło, brązowym medalem i 26 punktami Karola Gruszeckiego w ostatnim spotkaniu. Kończymy. Tak jest, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Teraz na zakończenie jeszcze cała nasza ekipa we wspólnym podziękowaniu. To tyle w ostatnim magazynie dotyczącym sezonu 2014-15. Na koniec wypadałoby przedstawić tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tworzeniu tych magazynów przez cały sezon. Krzysiek Głowinkowski kamerą kręcił cały czas i ustawiał mnie i Krzysztofa, żebyśmy stali dobrze. Łukasz Capar, który był zawsze z nami, także kręcił magazyny. No i my. Tak, no i nasi goście, którym też dziękujemy za to, że wystąpili rozliczni przez ten cały sezon. Krzysztof Nałęcz, Rafał Szymański i pełno gości, najczęściej związanych z koszykówką, chociaż nie tylko. To tyle w tym sezonie. Do zobaczenia. Wracamy już niedługo.